Dobra, witam wszystkich. Tutaj disclaimerek dzisiaj będzie bez intro, chyba że ja tutaj coś zaśpiewam. Więc wracamy częściowo, tutaj warunki polowe, gdyż jestem na wyjeździe. I jedziemy z odcinkiem o CLO, czyli Collateralized Loans Obligations. Także dzisiaj o krypto będzie dosyć szybko. Jak sobie tutaj popatrzymy. Powiedzmy, że Bitcoin w tej chwili próbuje tutaj wychodzić, ale jesteśmy poniżej. O, tutaj sobie wykasujemy to. Jesteśmy poniżej tutaj Value Area Low i tego naszego VWAP-a. OK, to jest na dniówce, więc pokażę to na 4-godzinówce. Momencik. I w tej chwili, chyba mam tutaj dosyć słaby nacisk. I w tej chwili możliwe jest, że jak dostaniemy się powyżej tego VWAP-a, to gdzieś mniej więcej tutaj mamy korektę 1 do 1 na około 64 tysiące. I wtedy można by było liczyć na kolejny ruch do góry. Więc dwa scenariusze w tej chwili. Na razie widzę, że jest problem tutaj z tym VWAP-em, więc możliwe, że jak się nie wydostaniemy, to zaraz będzie tutaj A, B, C i moglibyśmy zejść jeszcze niżej niż ostatnio. Dobra. Jeżeli natomiast zaczniemy wychodzić powyżej Value Area Low, to liczę, że ruch będzie aż do 64 tysięcy. Następnie byłby retest tej tutaj, tego oporu około 62 tysiące i ciśniemy właśnie do VWAP-a albo wyżej. Tak lokalnie bym to tylko opisał. Pamiętajcie, w tej chwili jest bardzo mała płynność. Są tylko trady brane na szybkie wejście i szybkie wyjście, czyli shorty i longi. Nie ma tutaj za bardzo trzymania, ale na altach różnego typu, tak jak tutaj zobaczcie total w ogóle, czyli cała kapitalizacja, widzimy, że możemy mieć układ tutaj właśnie, możemy mieć układ ABCDE i tym samym krypto by tutaj wychodziło, tak? Także dosyć dobrze, ale patrząc na przykład na takiego Zefirka, spójrzcie, ma on na 5-godzinówce, tak jak większość coinów, ma on ładnie zrobioną korektę i tutaj następowałaby jego konsolidacja. Tutaj następowałaby jego konsolidacja. Proszę bardzo. W tym miejscu. Jeżeli jest to jakaś fala czwarta, to jeszcze byśmy tutaj zobaczyli, ale jeżeli cena jeszcze troszeczkę tutaj pójdzie, liczyłbym na wyjście, ale wtedy zobaczylibyście taką właśnie narrację na wielu, wielu coinach. Velo też pięknie. Uważajcie tylko, bo te podbicia to są teraz. Mogą to być proste ABC, bo tutaj mamy silne poziomy oporu i ciśniemy do dołu. Także TB, które tu mam, myślę, że to może być nie to. Jeżeli jednak zobaczymy wyjście silne do góry, to raczej będzie to impuls, korekta i dalej do góry. Dobra, także na razie myślę, że to jest większość ABC i idziemy do dołu. Nie wiem, jest tutaj mnóstwo różnych coinów. CTA, też ładne podbicie, tylko że uważajcie, tutaj mamy możliwe A, B, C i byłby A, B, C i byśmy zrobili tą piątkę, tutaj by była ta trójka przesunięta, zrobilibyśmy tutaj na okolicach 11-12 centów i to by był dobry moment tutaj na takie pobieranie, powiedzmy. Także tak to na razie widzę. Zobaczymy co dalej. Cookie. Nie wiem. Cookie albo mam złe odczyty tutaj, albo cookie po prostu trzyma się niemiłosiernie, silnie i to jest, zobaczcie, dwójka jest inaczej, czwórka musi być inna, znaczy musi być, no nie musi, ale najczęściej jest, więc cena się utrzymuje cały czas na tym suporcie Fibonacci Extended, tutaj Extension, plus poziomie horyzontalnym. Nie wiem, liczyłbym do góry, no liczyłbym do góry na cookie, na liczyłbym do góry. A co tam? Duże projekty właśnie, spójrzcie. Duże projekty, takie jak na przykład Ondo, powłączam te rzeczy, to będzie lepiej jest, takie jak Ondo, no w tej chwili tutaj osiągnęły swój top, ale jak będzie odbicie na Bitcoinie, pamiętajcie, te projekty jako pierwsze prawdopodobnie będą wychodziły. Tak jak Centrifuge, zobaczcie, Centrifuge robi dla mnie A, B, C, więc Centrifuge może dojść do 62 centów. Tak tutaj wygląda. Token, double bottom tutaj. Jeżeli token zacznie wychodzić powyżej 9 i tam i 4 centa, to uważajcie, jego droga może prowadzić aż do 13 centów na podbiciu, a później byłaby korekta, tak? No chyba, że rynek nagle by ocipiał, no to wtedy by było coś innego.
Orion silnie się trzyma, tylko że no, to wygląda, zobaczcie, to wygląda na tutaj 5 fal, ok? I to by było A albo 1. Wątpię, że to jest A, B, C, o takie, tak trochę wątpię. Jest to słaba narracja rynku, więc tutaj pasowałoby nam gdzieś B, jak sobie odmierzymy jeszcze Fibonacci i byśmy mieli zrobili A, B, A, B, C tutaj, tak? A, B, C. I tutaj byłoby zakończenie tego i Orion mógłby wtedy tutaj się skusić. Po prostu nie wiem, nie wiem, czy jest kasa, żeby to utrzymać. ZK wyszło i teraz ZK mam ustawiony tutaj swing failure pattern na 17,5 centa. Jeżeli to przebijemy i zrestujemy, uważajcie, ZK może powracać na 20-22 centy. Ale na razie widzę tutaj ABC, tak jak w innych monetach, o zobaczcie. I ZK mogłoby zrobić tutaj taki trójkąt na 14,5 centa i wtedy bym to pobierał, bo raczej nie byłoby to tutaj tego końca jeszcze. To by było na tyle, nie będę długo robił tych filmików. Jeszcze zobaczmy sobie, a jeszcze tutaj słuchajcie, Zen. Dzisiaj będę sporo mówił o pewnych tematach, które dotyczą tych bramek. Także pamiętajcie, Zen i hasło świetne. W ogóle linki pod opisem. Nexo i polowanie na różnego typu yieldy tutaj, czyli jak robicie swapy, o join the hunt. Robicie swapy, robicie różne tego rzeczy, ale to wam powiem jeszcze. ReadySwap to ten bot, co nagrałem. Uważajcie, bo jak Solana wróci, ten token może wypłacać dobre dywidendy. No i oczywiście Swissborg, ale o tych rzeczach powiem później. Obejrzyjcie ten szybki start z ReadySwapem. Być może będzie to dla was dobra wiadomość do nauczenia się obsługi bota. I jeszcze tylko wrócę tutaj do ExoChart. Patrzcie, CVD, jak ktoś jest na Telegramie, czyli link jest pod opisem do darmowej grupy, to tłumaczyłem, jak to wygląda tutaj z tym CVD, czyli Cumulative Volume Delta. I na razie spójrzcie, już mieliśmy minus 2. Mówię, no jakby tutaj było, mówię, kolejna świeca, jakby była wyższa, to było potwierdzenie, minus 13. Więc dla mnie, ja bardziej na Bitcoinie mówię, jak nie wychodzimy powyżej tego Value Area Low, high, to ja widzę tutaj retest albo kolejny low. A kolejny low to już byłby naprawdę mosiężny. Dobra, idziemy do wiadomości, słuchajcie. Na samym początku, chciałbym pokazać właściwie, czym, może tutaj pokażę na tym rysunku, czym był kryzys z 2008 roku. Więc wróćmy tutaj na chwileczkę do obligacji dwuletnich, dobra? Nie do polskich, tylko do amerykańskich. I mówimy o ich rentowności. No właśnie, możemy sobie jeszcze tutaj zobaczyć te zestawienie na tygodniówce. Proszę bardzo, tu mamy start recesji, może wezmę na miesięczniówkę. Tu mamy start dobrobytu, jak idziemy do dołu, tu mamy start recesji, jak idziemy do góry. W tej chwili jesteśmy poniżej super kreski, więc mamy poniżej ultra różnego typu recesje. Teraz pasowałoby, jakbyśmy zeszli sobie tutaj do dołu, to jest dziesięcioletnia rentowność obligacji minus dwuletnia rentowność obligacji. Od tego zaczniemy to wszystko. Jakbyśmy tutaj zeszli, to byśmy mieli ładne jeszcze super odbicie w ogóle całego rynku, a później super kryzys, super kryzys. Więc możemy zacząć od tego tematu. Więc tak, wszystko rozbija się o to, jak funkcjonują banki. Więc banki zwykle mają w swoim portfolio tak zwane stabilizatory, czyli obligacje państwowe, charakteryzujące się bardzo małym ryzykiem. I teraz tak, dziesięcioletnie obligacje, dwudziestoletnie, trzydziestoletnie, są to długie long term obligacje, czyli long term bonds i one zwykle tam dają powiedzmy 4-5% w ciągu swojego okresu dojrzewania. Tak? Są to ogromne pieniądze, które ktoś kupuje dolary. Pamiętajcie, że obligacje to dolary z kuponem, czyli kupujecie dolar. Jeżeli wasza waluta, powiedzmy, jest narażona na jakieś różnego typu ataki, to kupujecie dolara i dostajecie jeszcze procent za tego dolara. I teraz tak, problemem tego tutaj dziesięciolatków minus dwulatki jest to, że mamy różnicę minus 0,5%, czyli nie ma sensu kupować długoletnich obligacji, skoro krótkoletnie, czy takie dwuletnie, oferują wam więcej procent. I tutaj widzimy, że mamy 4,7% na dwuletnich obligacjach, i 4,2% na 10-letnich obligacjach. Więc po co to kupować? No i o to chodzi, że banki kupują tego, pożyczają od powiedzmy Fedu, banków centralnych, różne inne banki, tak?
na początku tak zwanej yield curve, czyli krzywej zwrotu, krzywej rentowności, i pożyczają te pieniądze dla innych na jej, powiedzmy, końcu, czyli same dostają to po małym procencie, następnie zarabiają na większym procencie, dobra? I tutaj tworzy się taki pierwszy problem dla banków, że większość banków jest pod wodą w tej chwili, bo kupowało obligacje, jak te obligacje były drogie, a pamiętajcie, że obligacje, jeżeli ich rentowność jest wysoka, to cena jest niska. Okay? Czyli rentowność jest tutaj, cena gdzieś mniej więcej jest na dnie. Więc te wszystkie banki, które pokupywały te obligacje, te rentowności na tym miejscu, okay? Czy kupowały te obligacje w tym miejscu, ich cena gdzieś była w tym miejscu. Okay? W tej chwili jest to zamiana, więc są one pod wodą. W tej chwili dużo ludzi ma problemy z płynnościami i zaczyna wypłacać swoje depozyty, żeby inwestować w rynki ryzykowne. Wtedy banki muszą mieć tą płynność, więc są zmuszone sprzedawać te obligacje na stracie. Teraz, żeby pokazać Wam różnicę, jaka jest tych obligacji, weźmy sobie TLT. To są 20-letnie 20 plus Treasury Bonds ETF, pokazujący mniej więcej zachowanie tych cen. I zobaczcie tutaj. Tu mamy 2020 rok, dobra? Gdzie te obligacje stały bardzo wysoko, 170 dolarów. Weźmy sobie yield na przykład 10-latków w 2020 roku. O, proszę bardzo. Yield 10-latków wynosił, no, powiedzmy 0, powiedzmy 1%. Powiedzmy 1%. Widzimy? 1%. W tej chwili mamy rok 2024, powiedzmy marzec. Okay. I mamy tutaj marzec. Zobaczcie. Cena spadła do 87. Okay, 87. Więc jest taka różnica. Tu akurat mam 20-latki, tam pokazywałem 10-latki, więc nie sugerujcie się ceną, sugerujcie się rozrzutem ceny. 20-latki, które bardzo podobnie wyglądały jak te 10-latki, były po 170 około, tak? A teraz są za, powiedzmy, nie wiem, 95. Jest tutaj, powiedzmy, 50% straty. Banki są 50% pod wodą, bo mają zwykle najwięcej tego typu portfolio. Dobra? Także już wiemy mniej więcej, na czym to polega. I teraz tak. Kryzys bankowy w 2020 roku, jak, w 2023 roku, w marcu, jaki był, właśnie polegał na tym, że ludzie byli po prostu, poszukiwali większego yieldu, czyli zwrotu, a że Rezerwa Federalna zwiększyła oprocentowanie, czyli stopy procentowe, powodując, że ciężko było dostać kasę. Tym samym ci, co mieli kasę, mogli trzymać w rezerwie federalnej te pieniądze i dostawali za nie, powiedzmy, 5%. Czyli to, co powiedział nam Warren Buffett ostatnio, że dziękuję Fedowi, że może tam trzymać pieniądze i nic nie trzeba robić, dlatego on z tą gotówką siedzi przez tyle czasu, już przez tyle lat, bo sprzedał praktycznie wszystko na topie i jest najwięcej w historii swojej firmy tyle gotówki i trzyma to w Fedzie, dostaje ponad 5% za nic. Za nic, tak? Także o tych obligacjach ja jeszcze dokręcę odcinek, ale była to wiadomość, że liczymy na to, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe. Wtedy oni przerzucą się wszyscy na obligacje, rynek trochę pójdzie do góry, następnie spadnie, a ci z obligacji skupią ten rynek. Ale o tym będzie, mówiłem na live, nagram jeszcze oddzielny odcinek. Więc wracamy tutaj. Więc Fed dał te procenty. To powoduje, że banki nie są konkurencyjne i ludzie uciekają w różnego typu instytucje niefinansowe, takie jak na przykład też i nie wiem, że fundusze, albo na przykład coś takiego jak Free Now, Free coś takiego, różnego typu instytucje, które oferują 5 lub więcej procent, tak? I wtedy wyciągana jest kasa i banki mają problemy, bo muszą wypłacać te pieniądze, czyli one mają rezerwy schowane w obligacjach, ale dopiero te rezerwy, uwaga, to jest ważny punkt, dopiero te rezerwy są stratą, jeżeli bank zmuszony jest wypłacić te obligacje. Dlatego w 2023 roku w marcu ludzie zaczęli wyciągać tą kasę, żeby dawać je mniej więcej ostatecznie do Fedu, a banki musiały realizować te zamówienia, czyli dollar out, i zaczęły realizować straty. Przez to straciły płynności. Tak? Tak działa ten system. Więc teraz zobaczcie, co tutaj mamy, z czym mamy tutaj do czynienia. Mniej więcej tak samo wyglądał kryzys w 2008 roku, gdzie ryzykowne kredyty hipoteczne były sprzedawane w różnych transzach,
a następnie były pakowane, przepakowywane, jak ktoś oglądał szybki The Big Short film, no to tam wie, jak to jest zrobione. Po prostu silne kredyty dostawały rangę AAA, słabsze BBB i tak dalej, tam to CCC, tak? Następnie tak zwany AAA. Następnie te kredyty były jako procent zwrotów, czyli możemy porównać to do REIT-ów pompowanych niedawno. I wszystko było w porządku, jak ludzie spłacali te raty. Wiemy, że rynek jest tutaj teraz przegrzany, więc dochodzi do tego, panie, taniej nie będzie. No i wychodzi, że już nie ma tyle tego pieniądza, więc ta płynność na rynku się nie utrzyma. Jak ta płynność na rynku się nie utrzyma, to tym samym ludzie nie będą mieć pracy. Jak nie będą mieć pracy, będzie problem i będą po prostu bankrutowali, a tym samym ci inwestorzy będą na stracie i te wszystkie pożyczki też będą na stracie. Więc idziemy tutaj, idziemy dalej. Idziemy dalej. W tej chwili zaczęło być coś takiego, że nagle gdzie to jest bank Anglii? O właśnie, bank nie Anglii, tylko Japonii pokazuje, że jest 1,3 tryliona dolarów będą mieli po tak zwane, będą kupowali coraz więcej CLOs, Collateral Loans Obligations, czyli pożyczki, które są zabezpieczone długiem. Jakiś czas temu nagrałem, że Bank Europejski wydał takie oświadczenie w maju, raport, którym pokazuje, że jest bardzo duże ryzyko i 40, bo 20% wszystkich kredytów, czyli mniej więcej jest to 40 do 50%, podejrzewam, i w Unii Europejskiej były to kredyty, które były wystawione jako zabezpieczenie długu pod wpływem nieruchomości komercyjnej. Tutaj właśnie o tym mówimy. Daje to większe zwroty, ale w dobie przegrzania rynków daje też tutaj ogromne ryzyko. I teraz wyobraźcie sobie pewną rzecz. Wyobraźcie sobie pewną rzecz. Banki Japonii zaczął sprzedawać obligacje, notował on straty, ponieważ te obligacje spadły. I pomyślcie sobie, zaczął skupować właśnie te CLOs. Czyli jest taki, dla mnie to jest takie porównanie. Ktoś traduje na spocie, następnie nie idzie mu na tym spocie, zanotował sporo strat, przerzuca się na dźwignię, bo mówi sobie, jak ugram tutaj troszeczkę więcej, troszeczkę, to będzie to na dźwignię razy 5, szybciej odzyskam moje straty ze spotu. Jak wiemy, jeżeli ktoś nie radzi sobie na spocie, nie powinien wchodzić na dźwignię. No i tym samym właśnie dochodzimy tutaj do momentu bankowości, czyli tych ludzi, których my myślimy, to są elity, smart money i w ogóle. Niestety tak się to nie dzieje. Tak się to nie dzieje. Oni wcale nie są tutaj mądrzy. Pamiętajcie, że większość tych słów nie jest moja. Są to normalne wypowiedzi Bank of Japan, zobaczcie, że będzie tutaj inwestował właśnie w CLOs, które po prostu inwestują w wysokiej jakości kredyty AAA. Jak wiemy z The Big Short, te AAA to praktycznie BBB albo gorzej. Dobra? Albo gorzej. Dużo ludzi inwestuje w tak zwane REIT-y, pamiętacie? Czyli i komercyjne nieruchomości albo komercyjne jakieś tam miejsca, które jak są wynajmowane, dają procent i ten procent jest rozdzielany do inwestorów. Jednak w dobie wysokich stóp procentowych i limitowanego kredytu ludzie często mają problemy z firmami albo nie są w stanie płacić tego, co ten REIT, tego, co na przykład jest potrzebne do najmu. I na przykład bankrutują albo centra handlowe są puste. Wtedy te REIT-y nie są tyle warte, te nieruchomości nie są tyle warte. No i zaczynają się problemy. Ludzie mają zamrożone pieniądze, nie mogą tego sprzedać i jest to cały czas traci na wartości. Ostatnio jakiś tam budynek został sprzedany poniżej 70% swojej wartości, jaką był warty jeszcze 2 lata wcześniej. I to już zaczyna być bardzo groźne. Także zobaczcie, większość właśnie tych rynków, spójrzcie, co mówi Deutsche Bank. Większość rzeczy, które boostują sentyment inwestorów na rynku, a także utrzymują zapotrzebowanie, są wiadomości, które są jakby skrosowane z konstruktywnymi makro wiadomościami, pozytywnym, powiedzmy, PKB, okay, i tym, że gospodarka jest zrobotyzowana, że wszystko sobie dobrze radzi, tak? I bezrobocie jest całkiem nieduże.
I cały czas jest to cały czas jest to rozgłaszane, przez co inwestorzy, tak, po prostu mają cały czas przedpoczucie, że wszystko dobrze jest, a banki, okay, oraz ich inwestorzy, bo to wiadomo, są te dwie same ręce, po prostu wracają na rynek i skupują. To powiedział Deutsche Bank. Chodzi o to, że taniej nie będzie, tu jest mowa. Że jak idzie coś do góry, tak, jest pięknie, jest wszystko, bezrobocie niskie, bezrobocie jest przegrzane. Będzie odbijało. Nie, oni wszyscy ładują w to kasę. Więc wracamy tutaj dalej. For the first time since the financial crisis, czyli 2008, commercial mortgage-backed securities investors, czyli inwestorzy tych właśnie komercyjnych nieruchomości, okay, mają pierwszy AAA los, czyli zainwestowali w bardzo dobre obligacje, znaczy bardzo dobre produkty, czyli produkty, które są zabezpieczone kredytem, nieruchomości, które są zabezpieczone kredytem, te loansy, znaczy pożyczki, które są zabezpieczone nieruchomościami i mają straty, czyli jest bieda. Także ostatnio dzieje się to bardzo często i tutaj właśnie jest to też pokazane, że wszystkie te dobre wiadomości, że wszyscy ci ludzie wierzą w te dobre wiadomości. To jest, my to nazywamy operacją Maupi Guy. Gdzie mimo dobrych wiadomości, tych takich w mainstream mediach, mówimy, że one są złe, ludzie w nie wierzą i inwestują. No i tutaj właśnie zaczyna się ta Japonia. I ta Japonia to jest jakiś tam bank, nie jakiś tam mega bank, ale bank, który pokazał, co robi i jakie ma problemy i jak stara się, jak rozumie tę sytuację i jak stara się wszystko odzyskać. Czyli udupił na obligacjach, będzie kupował jeszcze więcej tych CLO, a widzimy, co się w Europie dzieje, już zaczyna być nieciekawie, że już ludzie mają straty na nich. I on będzie to inwestował, czyli pieniądze klientów będą inwestowane, czyli będzie to ruletka na jeszcze podwójnym jakimś, nie wiem, boosterze. O to chodzi, że jeżeli to wszystko się spierdzieli, to będzie scenariusz cypryjski, który będzie obejmował praktycznie cały świat bankowy. Bo jeżeli jeden bank to pokazuje, to prawdopodobnie wszystkie inne banki mają te same problemy. Pamiętajcie, że torby jednego banku trzyma inny bank. Tak to wygląda. Więc dlatego pokazuje te wszystkie bramki, ponieważ jeżeli będzie taki dzień, to pieniądze w bankach nie będą bezpieczne, tylko będą w samoletach. I wtedy kolejka do bankomatu, jak się ustawi, no to wiecie, już nieraz to pokazane, że był problem. Więc nie wiem, zobaczcie sobie te bramki, zróbcie sobie testy, że to wszystko działa. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba tego używać, ale jest nieciekawie. O to chodzi, że te banki podejmują takie ryzyko, dlatego że będą wyciągnięte, tak jak w 2008 roku. Podatki się zwiększą i dlatego zarządzają tymi pieniędzmi po prostu nieodpowiedni ludzie. Małpy, po prostu małpy, małpy, monkey, fucking monkeys, ok? Fucking monkeys. Dlatego wszelkie te dane, które są na przykład o bezrobociu i innych rzeczach, mogą być zakłamywane. To, co dzisiaj wyszło też w Stanach Zjednoczonych, że wczoraj. Także spójrzcie, Szwajcaria będzie robiła też ten obcięcie stóp procentowe. Okay. Japan Bank to overhaul investments as wrong way rate bets trigger bond losses. Okay. Czyli będą sprzedawali te obligacje, one będą szły jeszcze do dołu i będą powodowały ciśnienie dla innych banków, które będą też zmuszone wchodzić w rynek derywatyw, żeby odzyskiwać te wszystkie straty na tych obligacjach. Czyli tak jak mówię, ktoś na spocie nie radził sobie, nie, będzie wchodził na dźwigni w futuresy, bo tam szybciej to odzyska. I tak oni sobie to tłumaczą. Jest to ogromny system fail, który być może się tutaj będzie rozlewał. Także robi się nieciekawie. Mało tego, okazuje się, że w Kalifornii najnowsze dane pokazują, że wszelkiego typu dane na temat bezrobocia, zatrudnienia, okazało się, że nie było żadnego wzrostu w 2023. W całym 2023 nie było wzrostu, rozumiemy? Nie było wzrostu. Okazuje się, że dane były gotowane. Dlatego te bezrobocie, które widzimy, widzimy zwolnienia, widzimy spowolnienie gospodarki, widzimy spowolnienie w produkcjach, widzimy spowolnienie w fabrykach, widzimy spowolnienie w demand, widzimy spowolnienie w raportach pracoboju, a nie widzimy tego na danych. Uważajcie, bo właśnie
To może być przyczyną tych takich boom, wykopów, ponieważ rynek się zorientował, że jest gorzej niż jest to pokazywane. No i wtedy jest panika. Także wracając tutaj jeszcze do tych CLO, commercial loan obligations powodują, że dużo różnego typu funduszy firm jest w tych REIT-ach i będą tu po prostu mega straty z każdej strony. Nie dość, że fundusze, nie dość, że banki, nie dość, że jakieś tam fundusze hedgingowe, inne instytucje opiekujące się tym pieniędzmi mogą spowodować ogromną lawinę tych spadków. Myślę, że nie będzie to teraz. Oni też straszą, że to będzie teraz. Ale tak jak mówiliśmy, że spodziewałem się czegoś w czerwcu, lipcu, no i proszę bardzo, bam, są wiadomości. Myślę, że nie będzie tego upadku teraz. Myślę, że od razu państwa wejdą i będą masywnie drukowały. Raczej myślałbym, że może być teraz jakiś tam, nie wiem, event taki, co spowodowałby spadki na giełdzie, ale byłby to event pod usprawiedliwienie do drukowania. Jeżeli myśleliście, że w 2008 roku był ogromny helikopter money, ten byłby to B2 pełen pieniędzy. B2 bombowiec, ok? B2 bombowiec. Dlatego myślę, że będzie 24 godziny przynajmniej na reakcję, żeby uciekać z banków, nie wiem, do złota, do jakichś innych, do gotówki, nawet do krypto poza. Pamiętacie, wszystko wtedy spadnie. O to chodzi, że jeżeli będziecie mieć jakiś aset, powiedzmy tak jak Bitcoin, który też by zatankował pewnie z 50% od tej ceny teraz, albo nawet lepiej, to pamiętajcie, że ten aset szybko się obroni. A pieniądze, które powiedzmy będą w banku, bazując na, pamiętajcie, to nie są moje słowa, nie straszę. Bazując na scenariuszu cypryjskim, pieniądze, które były w banku, był haircut. Zabrali kasę ludziom z banku, zostawili im tylko trochę. Dlatego po prostu bym tutaj uważał. Oczywiście, jak ktoś ma tam, nie wiem, nie ma oszczędności jakichś tam wielkich na koncie, to raczej nie powinno być problemu, ale nie wiem, niektóre mniejsze banki mogą być po prostu zgwałcone. Więc ciężko powiedzieć teraz, które są mniejsze, a które większe banki, ponieważ mimo że przechodzą na audyty, tak jak Credit Suisse przeszedł audyt miesiąc przed upadkiem, wszystko było w porządku, nagle koniec. Brak płynności. Ciekawe to. Więc wszelkie te ich dane są w sumie o kan dupy rozbić. O kan dupy rozbić. Także to był najważniejszy tutaj właśnie ten odcinek. Także zobaczcie. In recent years, Japanese banks, particularly major banks, have increased their investment in leverage loans to borrowers who have low creditworthiness. Czyli mimo iż jest niepewność na rynku, oni dają te pożyczki różnym firmom na różne projekty, ale te projekty się nie zwrócą. Tak jak pamiętacie, jak w 2020, jak było pełno zombie z tych firm i niektóre korporacje oferowały na swoich korporacyjnych obligacjach nawet 12 do 15% zwrotu. Kto kurde takie coś utarguje? Zbierały płynność, a następnie upadały. Pamiętacie Three Arrow Capital? Pamiętacie inne firmy, które upadły? Zbierały kapitalizację. Bam. Do widzenia. Także no, może być ciekawy. Może być ciekawy. Z drugiej strony zobaczcie. Liquidity Index, ok? US Government Securities Liquidity Index jest bardzo wysoki tuż przed tutaj crashami. 2020, zobaczcie, 2000 tutaj teraz. Jest bardzo wysoki, 2008, tutaj 10. Jest bardzo wysoki, gdzie były ten. Więc to świadczy też o jakimś tutaj kryzysie. Z drugiej jednak strony Global Liquidity Index zbiera się na pompę. Czyli mielibyśmy jeszcze czas do 2025-2026, a później ten kryzys właśnie, o którym tutaj jest mowa, by się ziścił. Ale liczyłbym na ogromny dodruk, ponieważ wszelkie gospodarki zareagują po prostu bardzo szybko. Różnego typu różne profile na Twitterze pokazują, że Bitcoin tu w poprzednich cyklach był na poprzednich poziomach bardzo podobnie, a następnie teraz jesteśmy w tym miejscu, czyli też to bardzo podobnie jest tuż przed wystrzałem. Także, no nie wiem, jeszcze mały może kabum i potem mega dodruk. PKO Bank Polski, uważajcie, zaczyna iść na blockchain i tutaj dopasowuje jakieś nowe inwestycje właśnie w tym celu. Więc może Kowalski będzie i w Polsce kupował krypto w banku, tak? Uważajcie właśnie na Solanę i tego bota, Redis Lab, dlatego że, zobaczcie, ma kos, Solana bardzo dużo łapie wolumenu z DEX tradingu różnego, więc Solana może być jednym, po Ethereum może być chainem, który bardzo dobrze sobie radzi, a tym samym dobre wolumeny, dobre zwroty. Tutaj tylko napomknę jeszcze, że dużo będzie się mówiło o tak zwanym
Secrecy Act, ok? Invention Secrecy Act z 1951. O tym dużo się będzie mówiło niedługo, ale o tym też będziemy mówić, a to też do tego wrócimy tematu. Mam jeszcze kilka wiadomości tutaj, ale nie dam rady ich tutaj pokazać, więc pokażę je jutro, jeżeli będzie odcinek, a jak nie, to pojutrze, dobra? Więc tak bym to tutaj skwintował. I mówię, uważajcie, poróbcie sobie przynajmniej te bramki. Ja korzystam z tych rzeczy, dlatego po prostu je pokazuję, bo z nich korzystam. Ale, czyli różnego typu Nexo, Swissborków i tutaj Zen. Są jeszcze inne też, tam jeszcze też Blockchain Bank jest, tak? Jeden, znaczy Filium. Ale dobrze jest sobie otworzyć te konta i porobić małe testy. Na przykład część z Was zaczęła otwierać konta i okazało się, że Wasz bank nie współpracuje z tymi i cofa transfery, na przykład bliki. I dobrze to sobie zrobić przed, a nie w godzinę zero. Nie mówię tutaj, że o, no tutaj zakładacie, po prostu nic Was to praktycznie nie kosztuje. Będziecie mieć drogę otwartą? Świetnie. Jeżeli liczycie tylko na bankomat albo na wypłaty przy okienku, że sobie zaraz kupicie złoto, w dniu zero powodzenia. Powodzenia. Tak jak to było w 2023 roku w marcu ze Silicon Valley Bank. Bam! I tyle. Bam i tyle. Ciekawa historia, tutaj właśnie Armstronga, czyli Bitcoin Boya. Miał wszystko i niestety się załamał. Warren Buffett, ok, posiada brazylijski bank Nubank, który tutaj integruje właśnie się z Bitcoinem, Lightning Payments. Także Warren Buffett wchodzi też w Bitcoin. Donald Trump będzie przemawiał na Bitcoin Convention w lipcu. To może być punkt zwrotny właśnie. Już teraz mamy tyle bottomingów mamy, że głowa mała. Tyle bottomingów. Tutaj taki ciekawy też jest odcineczek znowu, ale to pewnie na live poruszymy. O tym właśnie, jak błyskawice tutaj uderzają właśnie w erupcja Fuego, tak? A w Guatemali. Wulkan. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. To tyle, słuchajcie. Na razie trzymajcie się do potem. Pamiętajcie, CLO, Collateral Loans Obligations, jeżeli Wasz jakiś tam instytucja finansowa oferuje 8-9% zwrotu, uważajcie, bo prawdopodobnie inwestuje właśnie w te CLOs lub kupuje te produkty CLOs i uważajcie, bo Wasze pieniądze mogą zostać unieruchomione. Nie są wtedy Wasze. Na razie, cześć.